dojeżdżamy do Noto, przed nami, chyba widać już nawet katedrę na głównym placu. Zobaczymy, jak nam się tutaj uda wszystkich zaparkować, nie? Bo to zawsze jest największy problem. Tak, największy ból głowy to w takich miejscach znaleźć miejsce do parkowania. Ja zawsze jestem najspokojniejszy. Jak udałoby się znaleźć jakiś po prostu płatny parking, najlepiej strzeżony, w konkretnym miejscu zostawić auto. Tutaj coś jest, Arteggio. No zaraz zobaczymy, tak? Jedziemy na spokojnie, rozglądamy się, szukamy. Mamy 2,5 km do centrum, także już spokojnie można się zacząć rozglądać za parkingiem. No i udało się. Tak jak lubimy, chyba bezpiecznie i w miarę wygodnie. Parking płatny, po prostu taki miejski, 2 euro za godzinę. Maksymalnie chyba można 10 godzin stać. No my tutaj pewnie ze 2-3 godziny to maksymalnie, myślę prędzej ze 2. Natomiast no jest na pewno bezpieczniej niż jak stać na ulicy. Żadna policja nas tutaj nie pogoni, nie dostaniemy mandatu. Mamy nadzieję, że nikt nie uszkodzi auta, nie włamie się. Na pewno stoimy na legalu. Tu jest kasa, przy wyjeździe się płaci i tyle. Tutaj jest następny taki miejski parking płatny, także zwiedzając Noto chyba polecamy ten sposób parkowania. I dla mnie to jest kolejny moment, kiedy mogę się cieszyć, że nie mamy wielkiego kampera 6-metrowego, tylko busika wielkości dużej osobówki, czyli spokojnie możemy wjechać na miejsce, gdzie osobówki sobie parkują. Myślę, że z takim dużym kamperem byłby tu problem, żeby się gdzieś wbić. W tym roku do Rzymu chyba nie dotrzemy, nie są to schody hiszpańskie, ale Magda... No to co, że nie hiszpańskie. Magda znalazła informację turystyczną. Podobno darmowe mapy dają. Także weźmiemy jakiś plan sytuacyjny, może opis, co tutaj warto zobaczyć. Na pewno głównym punktem programu jest wypicie kawy na głównym placu Noto. Plac ten uważany jest za najpiękniejszy plac Sycylii. No i mamy mapę. Ile tutaj rzeczy jest do zwiedzenia ciekawych? Co tutaj napisali na tej mapie? To jest tutaj 54 punkty. To myślę, że katedra, główny plac z kawą, może coś jeszcze i jedziemy dalej. Na pewno tak. Tutaj mieszkańcy najwyraźniej szykują się do jakiegoś wydarzenia, koncertu, festiwalu. Jest scena wybudowana przed ratuszem. Trochę nam to psuje widok na ratusz, ale katedrę widzimy prawie... Świętego Mikołaja. Katedra Świętego Mikołaja, dobrze. To teraz sfilmujemy ładnie katedrę. Tutaj w całej okazałości mamy ratusz w Noto. Jak widzicie, rzeczona wcześniej scena jest przygotowywana przed samym wejściem do ratusza. Słuchajcie, idziemy się pokręcić po Noto. Rzeczywiście to samo centrum jest pełne zabytków. Cały ten plac jest zabudowany. Z jednej strony katedra, z drugiej strony ratusz, plus tutaj mnóstwo zabytkowych kamieniczek.
Plan jest taki, przejdziemy się w jedną stronę, w drugą stronę, całą okolicę obejdziemy, sfilmujemy, pokażemy Wam, jak to wygląda. A potem idziemy na kawę, bo już znaleźliśmy kawiarnię. Kawa pachnie niesamowicie, także ja już mam taką ochotę na kawę. A przy okazji wiem, dlaczego Magda rano nie chciała drugiej kawy, bo zwykle do śniadania pijemy jedną, a potem tak niespiesznie jeszcze sobie drugą kawkę. A dzisiaj Magda mówi, nie, drugiej kawy to chyba nie. Ona chyba miała w planach przyjechać do Noto na tę drugą kawę. Jak zwykle są pamiątki, magnesiki, tego typu historie. Dziś jest niedziela, w związku z tym mieszkańcy też mają wolne, pewnie tu będą spacerować sobie. Następny zabytkowy kościół przed nami. Ulicę, plac zdobią plakaty ze słynnych włoskich filmów. Tutaj jeden z moich ulubionych filmów włoskich. Film Giuseppe Tornatore Malena w roli głównej niesamowita Monica Bellucci. Wyszliśmy przez tą fajną, zabytkową bramę do takiego parku. Dużo cienia i tutaj dookoła tego parku są stragany z przeróżnościami. A ja wiem. O, Magda znalazła... To czego to jest? Ja wiem. Ja też wiem. Wiecie, to czego to jest? Jak tak, to dajcie znać w komentarzu. Na obrazku tak naprawdę widać. Ci Państwo tutaj dookoła nie wyglądają na turystów. Tak jak powiedziałem, chyba są to mieszkańcy, którzy w niedzielę, pewnie po kościele, przyszli sobie tutaj odpocząć. Rodzaj takiego jarmarku, festynu lokalnego. Niedzielny kiermasz po kościele. Trochę słodycze, trochę jakieś przekąski, trochę rękodzieło miejscowe, trochę pamiątki. Ale niesamowite są te drzewa, są tak gęste. Cienia nie braknie w ten upalny dzień. Jest sycylijska ceramika. Produkty lokalne. Różne przysmaki, soki, nalewki, przetwory i wszechobecne we Włoszech skutery. Tego dźwięku nie można się tutaj pozbyć. Na każdym filmie z Włoch będziecie słyszeli w tle dźwięk silnika skutera. Wracamy teraz na Staruchkę, z powrotem przejdziemy przez tą fajną bramę i pospacerujemy po drugiej części placu. Słuchajcie, nacieszyliśmy oczy barokiem w Noto, sycylijskim barokiem. Pięknie tutaj jest. Wypiliśmy kawkę i na tym się kończy nasz dzień w Noto. Wracamy na parking, bierzemy furę, jedziemy na samo południe Sycylii. Na plażę.
I tam mamy zamiar się zainstalować na kilka dni plażingu. Tak jak patrzymy na prognozy pogody, to w planach mamy full lampę. Także no to zostawiamy za nami. Lecimy dalej. Lecimy dalej. Mam wrażenie, że zaczynamy się już zbliżać do naszego dzisiejszego punktu przeznaczenia, czyli naszego kempingu następnego. Widzimy wodę, trochę zamgloną, ale widzimy.